Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda jeden z naszych autokarów. Jest to Cityliner, mierzący 14 metrów długości, który może przewozić 59 osób plus pilot i kierowca. Tak to wygląda. Środek, komfortowe fotele, które rozkładają się do pozycji półleżącej. Co tu widać? Widać różnicę, jaka jest pokazana na fotelach. Czyli generalnie od wygodnego siedzenia przy oknie do półleżącej pozycji, która w ogóle nie przeszkadza osobie siedzącej z tyłu w wygodnym podróżowaniu. Każdy fotel ma dodatkowo stolik do postawienia laptopa czy jakiegoś ciepłego napoju oraz siatkę, która to siatka spokojnie może pomieścić napój do 1 litra pojemności, tak żeby było jako bagaż podręczny. W czasie jazdy można się napić. Krótka podróż do końca autokaru. Tak to wygląda. Tu oczywiście mamy do dyspozycji też dla naszych podróżujących barek. Później go pokażę, jak to wszystko wygląda. Można się napić ciepłej kawy, herbaty lub podgrzać sobie jedzenie. Idziemy dalej. Tak jak mówię, tu jest 59 miejsc siedzących. Dość duże odległości są między fotelami, także ja, mierząc powiedzmy 1,88 m wzrostu, spokojnie sobie siedzę i nie ma problemu z tym, żebym kolanami dotykał do sąsiedniego fotela. Na końcu 5 miejsc, praktycznie standard, aczkolwiek mamy też w naszej flocie samochód, który ma na końcu 4 miejsca i wygodnie się siedzi. Nad każdym fotelem jest półka na bagaż podręczny. To jest duża pojemność, tu praktycznie wchodzą małe walizki i można dużo przewieźć. Każdy fotel jest wyposażony w pas bezpieczeństwa, także jadąc można się czuć bezpiecznie. Fotele, oprócz tego, przy osobach dla większej tuszy można swobodnie rozsunąć do środka. Teraz zademonstruję. Oj, muszę użyć dwóch rąk, także za chwilę to rozsunę i pokażę. Przejdźmy jeszcze do kokpitu kierowcy. Tu jest oczywiście, trochę mamy refleks światła, ale tu jest taka duża szyba czołowa dla podróżujących, charakterystyczna dla neoplana, co sprawia, że jazda jest przyjemna i podziwianie widoków jest dużo łatwiejsze niż w innych markach. Samo miejsce pracy kierowcy, jedno z wygodniejszych, duży kokpit czytelny, fajnie się tym autem jeździ. Sam osobiście prowadzę taki samochód, więc wiem, co mówię. Za chwilę przejdziemy jeszcze do części toalety i pokażę obiecany barek.